Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy studiowali podsumowanie 7 lekcji Uzbrojeni do zwycięstwa. Tekst pamięciowy: weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. List do Efezjan 6:13. Jako chrześcijanie jesteśmy pełni zrozumienia tego, że toczymy bój duchowy. Tak jak w liście do Efezjan 6 rozdział 12 wersecie jest powiedziane, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jest świat materialny i jest świat duchowy. Jako ludzie w pełni nie rozumiemy praw rządzących tym światem duchowych. Nie widzimy tych istot duchowych. Nie widzimy dobrych aniołów, nie widzimy złych aniołów, nie widzimy tego wielkiego rozgardiaszu, który dokonuje się dookoła nas. Nie widzieliśmy wielkiej bitwy, która się stoczyła w niebie między dobrymi i złymi aniołami. W ogóle nawet sobie nie możemy tego wyobrazić, jakim orężem toczyła się ta walka. Pismo Święte mówi, jednym słowem, była bitwa, toczyła się. I my, jako ludzie, jesteśmy w centrum tej bitwy między dobrym i złem. Oczywiście człowiek jest świadomy różnych okoliczności, które go otaczają, i dobre, i złe okoliczności, i wie o różnych pokusach, różnych uzależnieniach, o różnych związaniach szatańskich, demonicznych wręcz, którym ludzie popadają, w opętanie. I dlatego, będąc tego świadomi, że nie jesteśmy sami i nie jesteśmy bezbronni w tej walce. Dlatego po naszej stronie stoi nasz Bóg, nasz Ojciec Niebieski, Ojciec, Syn i Duch Święty, dobrzy aniołowie, którzy są potężni w mocy i oni chcą nam pomóc, ale jest bardzo ważna zasada, zasada wolnej woli. Dobro nie będzie ingerowało w nas, jeżeli my to dobro nie zaprosimy. Dlatego Paweł w tym liście mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. W Starym Testamencie często jest opisane różne zasadzki. Jedne wojska na drugiej. Ta grupa wojska wpadła w zasadzkę. I wpadając w zasadzkę, druga strona miała bardzo ułatwione zadanie w pokonaniu tego. Dlatego też my możemy się ostać przed tymi różnego rodzaju zasadzkami, jeżeli uzbroimy się w zbroję Bożą. Oczywiście nie jest to literalny miecz, nie jest to literalna tarcza. To są elementy duchowe, o których tutaj nam apostoł Paweł mówi. Jeżeli chcemy dokonać dobrego wyboru, odnieść zwycięstwo, powinniśmy być uzbrojeni w zbroję Bożą. Przede wszystkim apostoł mówi, opasawszy biodra swoje prawdą. Oczywiście poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeżeli chrześcijanin żyje w kłamstwie, jeżeli wierzy w fałszywym prorokom, wierzy w wielki Babilon i mimo wszystko myśli, że jest prawdą, on będzie pokonany przez zło, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest bardzo ważna
Jest to sprawiedliwość nam przypisana, sprawiedliwość Chrystusa. To nie jest nasza sprawiedliwość, lecz my zwyciężamy dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Udajemy się do naszego Zbawiciela, gdzie On nas okrywa swoją sprawiedliwością, przywdziawszy obuwi nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Chrześcijanin nie może milczeć. Ma swoim słowem, ma swoją postawą głosić, zwiastować Ewangelię pokoju. Jakie piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre wiadomości. Dobrą nowiną to jest właśnie Ewangelia. Ewangelia, dobra nowina. Dobra nowina o zbawieniu. Dobra nowina o Królestwie Niebieskim, że Królestwo Niebieskie przybliżyło się. Dobra nowina o kapłanie Chrystusie w niebieskiej świątyni. Dobra nowina o przyjściu końca. Dobra nowina o wiekuistym Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Wiara daje dowód, jest dowodem naszego mocnego przekonania, że Bóg jest, że Bóg istnieje. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Każdy, który przystępuje do Boga, musi wierzyć, że jest Bóg i daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Tak więc, tak jak Abraham uwierzył Bogu, my wierzymy w Jego słowo, w Jego obietnicę, w Jego Zbawiciela, w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Nie wierzymy w tradycję. Nie wierzymy w odstępczy kościół, Babilon, który napaja wszystkie narody winem swojej nauki. Wierzymy tylko naszemu Zbawicielowi, w Jego naukę i chcemy być wierni aż do ostatnich dni naszego życia tej nauce, w którą uwierzyliśmy w Słowie Bożym. Chcemy tę naukę studiować bezustannie. A nade wszystko najważniejsze modlitwa. Modlitwa w każdej porze, w każdej prośbie. Zanosimy w modłach, w duchu i czuwamy z wytrwałością. Żołnierz musi czuwać, musi mieć oczy szeroko otwarte. Nie może przyspać na warcie, nie może wejść w jakąś zasadzkę. Musi zdawać sobie sprawę, gdzie idzie, co robi i jakimi drogami idzie. Jeżeli będziemy kroczyli drogą naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, tak więc nie wpadniemy w te zasadzki diabelskie. Jeżeli odejdziemy z dróg Chrystusa, to na tych poboczach, na bezdrożach czeka na nas zło, czeka na nas szatan, który nas chce pokonać. Chrystus, walcząc z szatanem, walczył Słowem Bożym, walczył tarczą, był połączony modlitwą ze swoim Ojcem. Jeżeli te wszystkie elementy spełnimy, nic nas nie odłączy od miłości Bożej. W każdym człowieku toczą się, walczą dwie moce, dobra i zła. Niewiara zbiera swoje owoce, dobro zbiera swoje owoce, lecz po której stronie chcemy być? Po stronie ludzi, którzy są załamani, może i bluźnią Bogu, poszli za szatanem całkowicie, oddali mu się ciałem i duszą, czy chcemy wytrwać do końca. I wtedy w Królestwie Niebieskim będziemy mówili, że to, co przeżyliśmy, to był naprawdę mały bój. Teraz może widzimy go jako wielki bój, a w Królestwie Niebieskim będziemy mówili, że tak łatwo było wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego tak wiele osób, miliony, nie zrobiło tego dodatkowego wysiłku? Wysiłku polegającego na oddaniu się Zbawicielowi, na stoczeniu jeszcze jednej bitwy. Wstań,
walcz, nie poddawaj się mocą złą. Proś Chrystusa o zwycięstwo, błagaj na kolanach, Chrystus da ci zwycięstwo. Na imię Jezus wszelkie moce szatańskie odejdą od ciebie, wszelkie potęgi szatańskie będą złamane. Wołaj do swojego Zbawiciela, proś o Jego pomoc, a osiągniesz zwycięstwo. Czasami trzeba czekać do ostatniej chwili, lecz to czekanie się sowicie opłaci. Wejdziesz na drogę sprawiedliwości i tą drogą będziesz kroczył do niebieskiej ojczyzny. Niech wiekuisty Bóg i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus oraz Duch Święty napełni ciebie wszelkim pokojem. Wiedz, że tak jak Chrystus wysyłając swoich apostołów, to jest zapisane w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Chrystus powiedział w ten sposób, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus ma wszelką moc na ziemi i niebie. Szatan nie ma takiej mocy. Szatan w stosunku do Chrystusa jest bezbronną istotą. Bezbronną istotą. Chrystus, gdy pojawia się, szatan kuli się, piszczy i z wielkim krzykiem ucieka. Tak jak czytamy to w Ewangeliach. Jeżeli ty zaprosisz Chrystusa do swojego serca, otworzysz mu drzwi, on zrobi porządek w twoim życiu. Oczyści je ze wszelkich nieczystości. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus będzie z nami. Jeżeli my będziemy z nim, on będzie z nami. Dlatego też niech te słowa będą dla nas nadzieją i niech was wszystkich Jezus błogosławi. Amen. Dziękuję bardzo.